witam, widziałem tutaj gdzieś panie i panu. Witam zawodników i przemiłych naszych gości na cyklicznych zawodach spolikowych imieniem Marka Goździkowskiego, byłego koordynatora. Są to zawody spławikowe dla najlepszych strażników Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. Ograniczę się do kilku krótkich komunikatów, aby Państwa nie zanudzać, po czym oddam głos innym znaczącym osobom. Zawody rozgrywane są na zbiorniku Szczecina, który leży na terenie powiatu pyrzyckiego i obowiązki gospodarza ziemi pyrzyckiej pełnić będzie tutaj z nami obecny wicestarosta pan Robert Panie koordynatorze, panowie komendanci, bo chyba tylko sami panowie komendanci są, strażnicy, szanowna pani, bo chyba jedną panią widziałem. Szanowni państwo, jest nam miło gościć na ziemi pyrzyckiej państwa w dniu dzisiejszym. Ja w imieniu starosty oraz własnym pragnę podziękować za to zaproszenie. Zdaję sobie sprawę, że ryby czekają. Nie będziemy zbyt długo przeciągać tego. Jesteście państwo tuż przed zawodami. W imieniu starosty pozwoliłem tutaj przekazać na ręce pana koordynatora tą skromną nagrodę dla osoby, która złowi największą rybę w dniu dzisiejszym. Jak ważne wasze zadanie, wasza rola w pracy codziennej jest, chyba w tym gronie nie trzeba nikomu mówić. Wy państwo macie tego świadomość, my samorządowcy staramy się to doceniać. Staramy się i będziemy się starali nadal w miarę naszych środków, skromnych środków często, bo też sobie pewnie zdajecie państwo sprawę, że samorządy z wszystkich stron obciążane, a pieniądze za tym nie idą, ale tak jak do tej pory, skromnymi, drobnymi krokami będziemy nadal, deklarację składam w imieniu starosty i zarządu naszego powiatu, będziemy dalej wspierać waszą działalność. Dziękuję bardzo, jeszcze raz serdecznie witam na naszej ziemi pyrzyckiej. Mam nadzieję, że nasze wody będą dla was owocne i udanych połowów i przysłowiowego połamania kija. Dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się spotkać po raz który z wami tutaj na tych zawodach wędkarskich. Tym bardziej jest mi miło, ponieważ zbliża się koniec kadencji mojej i jest to moje chyba ostatnie spotkanie z wami. W związku z tym bardzo serdecznie was witam. Dzisiejsze zawody uważam za otwarte. Życzę kolegom wszystkiego najlepszego, wszystkim połamania. Powiedzieć, że niedoścignionym wzorem organizacji służby, która przynosi wspaniałe efekty, jest nasz komendant Społecznej Straży Rybackiej powiatu Gryfino dla przyjaciół Ciepura. To od niego musicie się uczyć, jak służby zorganizować, żeby wyłapać tych wandali, którzy niszczą nasze wody, nasze brzegi. To on pojmuje, jak chronić przyrodę, rozumując to w sposób szeroki. On potrafi ujawnić nielegalne ścieki, dzikie wysypiska śmieci, wyręby drzewa z lasu i kradzież. I te jego działania docenia starostwo powiatowe w Gryfinie, które rokrocznie dosyć znacznymi kwotami zasila działalność jak gdyby swojej straży. No i żeby panu komendantowi starczyło sił na dalsze działania, to ja tutaj przygotowałem, a pan prezes wręczy takie kropelki na wzmocnienie. Chłopaki, jeszcze raz! Alfuj, prosimy o jeszcze. Zobaczymy. No i łowimy zgodnie z wymiarami. Płoci nie ma, jest tak, okoń będzie miał wymiar, wzdręga, szczupak, a tak, no wiadomo, jeżeli lin się trafi, tak samo wymiar, wszystko. Karp, tak jest.
będziemy chodzić, tak jak my sprawdzamy wędkarzy, mierzymy wymiary, sprawdzamy, tak samo my będziemy jako sędziowie przestrzegać tych przepisów, tak żeby każdy był zadowolony, że jakiś rygor występuje. 15. Nie, ustalamy 15, miarkę PZW, każdy ma. Na zawodach wędkarskich PZW okoń ma wymiar 18, jest podniesiony na spinningu. Czy na spławie, czy na spławieku podnosimy? Jesteśmy na spinningu, a nie. Dlatego się, pytam. Wymiar okonia jest 15 cm. Sędzia decyduje. Dlatego się pytam, że nie było jasne. Bez wymiaru, to bez wymiaru, ale ustalamy. Sektor A, sektor B, tamta strona od śluzy. Następnie C, D, E i prosta do wyspy jest sektor VIP-u, sektor F. Czyli tam na końcu. Tam na końcu, tak jest. A tutaj trzy się mieszczą, tak? Tak. C, D, E. Stargard jest? Nie ma Stargardu. Nie ma, to nie ma. W Niemiecku, jakie prognozy na dzisiaj? Prognozy są dobre. Ma padać i huraganowy wiatr. A to wędkarskie? W wędkarstwie no, biorą tylko karasie. Karasie na Szczecinie? Oświedy. Piękne są. Srebrne. Sektora Srebrne. Do losowania. Andrzej jest sławikowcem, on tylko trociowo walczy. Trociowy łososie. No nie, ostatnio był w Szczecinku. No, był. Na szczupakach. Zgadza. Utrwalony. Czwórka. Sprzątam. Także to robię porządek dopiero na łowisku i tak dalej. Wszystko jest na zapięty i wygrany. Okazów! Tego leszcza ważymy! Najgorzej, panie komendancie, jak pan gadasz, a mnie interesuje, jak to będzie po. A po to będziemy bigos dawać i kiełbachę. Podoba mi się, no pan Wojtek mnie zaskoczył. Nie, znaczy pan Wojtek się nie.
pierwszy w swoim sektorze pan Wiesław Brom. Kawał chłopa to wiadomo, że proszę. Dziękuję, panie prezesie. Zwyciężył w drugim sektorze. Brawo, policję. Ale wynik proszę, no. Wyniki przyjdę, ale 10 razy będzie powtarzać. Brawo. 4-4. Następny sektor opanował pan Krzysztof Sindrewicz. Brawo. Brawo. Ile to było? I pan Mariusz Sykała. Sykuła. Poprawię zaraz. Tak? Dziękuję. 470 gram leszcza złapał pan Wojciech Siatczyński. Brawo! Stanie tam. Ryba zacna jest, nie ma tak. Drużynowa. Także prosimy komendantów powiatu wraz z swoimi drużynami o wystąpienie. Pierwsze miejsce zajęła drużyna wystawiona przez Społeczną Straż Rybacką powiatu Pyrzyce. Brawo! Koło komendantowi. Drugie miejsce na pudle Społeczna Straż Rybacka powiatu Police. Kierownictwo razem z ekipą. A ja komendantka, następnie komendantka może być? Możemy. Komendantka do środka. Do środka. Damy. Ale ty Marek chciałeś tak to wolę ciągle. Raz brawo. Trzecie miejsce zajęła drużyna Społecznej Straży Rybackiej powiatu. No jak myślicie? Gryfino! Brawo! Prosimy tutaj do środeczka. Mieli swojego sędziego, to wygrali. Sędziego żeśmy wyłączyli. Brawo, Gryfino! Witam pana. Dziękuję. Dziękujemy, brawo! Następna klasyfikacja to dla naszych przemiłych gości, sponsorów, wśród których prym wiózł pan Krzysztof Banach. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Drugie miejsce. Uwaga, uwaga. Pierwsze miejsce, najlepszy w dzisiejszych zawodach, był Wiesław Perełka. Perełka! I po odbiorze dyplomu i pucharu prosimy wybrać sobie nagrodę. Tradycyjnie. Proszę uprzejmie. Następny w kolejności pan Krzysiu Sindlewicz. Dobry był i tak nie miałem. Dobra, następny. Trzecie miejsce, Grzesiu Gołuchowski. Grzesiu,